Niech cała negatywna energia rozstąpi się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co nie dla nas, wszystko, co skierowane przeciwko nam, niech rozstąpi się w dymie. Hej kochani, witam was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Ło, chlupło się dzisiaj, oczyszczamy się mocno. Jakiś tutaj niepotrzebnych widocznie energii. Także kochani, witam po długiej przerwie. Wybaczcie za moją dłuższą nieobecność. Niestety internety tutaj nam troszeczkę zawiodły i no. A że mieszkam, gdzie mieszkam, tutaj takie rzeczy są troszeczkę utrudnione. Wszystko się robi na jutro, także no w każdym bądź razie na jutro. Już jestem z wami, kochani. Witam wszystkich serdecznie, witam wszystkie osoby powracające. Jestem, kochani, wam wdzięczna za wytrwałość, za wytrzymałość, za cierpliwość. Witam wszystkie osoby, które są z nami po raz pierwszy, kochani. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz i spodoba wam się tutaj coś, co zobaczycie, będzie rezonować tutaj z wami coś, no to zachęcam was do kliknięcia w subskrypcję, tak, aby nas nie zgubić, abyście ponownie mogli nas tutaj odnaleźć, tak, i kolejne wiadomości, które będą tutaj dla was. Także kochani, dajcie mi znać, z kim się dzisiaj łączy moja energia, skąd mnie oglądacie. Zajrzymy sobie, co tutaj się dzieje w aktualnej chwili. Jeśli coś tu z wami będzie rezonować, klikajcie również w lajka, kochani. Dobrze, zacznijmy sobie od aktualnej energii. Co na tą chwilę dzieje się u naszych kochanych byczków? Królowa kielichów, energia ryb. To jest aktualna energia, czyli to, na czym aktualnie się koncentrujecie. Widzimy, że stoicie tutaj przed jakimś wyborem, kochani. No i to chyba chciało wyjść. Wow. Dziewiątka mieczy, kochani. Widzimy, że tutaj jest dużo jakiejś takiej negatywnej energii. Jakaś taka negatywna energia was gdzieś w jakiś sposób trapi. Może mieć to również związek, widzę tutaj strzelca, strzelec, baran, ryby, tak? Zajrzymy sobie dalej, dokąd to zmierza, jaki jest idealny wynik tej sytuacji, w której się znajdujecie. Później będziemy zaglądać sobie, kochani, dalej, tak? O co tutaj się rozchodzi, o co tutaj chodzi? Dobrze, zmiana perspektywy, kochani, mamy wisielca, tak? Także widzimy, że idealny wynik jest właśnie zmianą perspektywy. Coś w jakiś sposób jest postrzegane i tutaj należy coś zmienić. Tak, zobaczymy sobie skąd to się wywodzi. Sprawiedliwość, kochani. Widzimy, że to ma związek ze sprawiedliwością. Prawdopodobnie jest to jakaś sprawiedliwość, być może karmiczna. Coś tutaj musi się wyrównać, tak? Sprawiedliwości musi stać się zadość. Zobaczmy sobie, co było w przeszłości. Co takiego wydarzyło się w przeszłości? Czwórka buław. Widzimy, że tutaj ktoś w jakiś sposób stawiał na stabilną przyszłość, stabilny dom, rodzinę, tak? W przeszłości były plany. W aktualnej sytuacji widzimy, że tutaj ktoś koncentruje się bardziej na sobie, tak? Co mi jest potrzebne, czego ja potrzebuję, co powinnam zrobić, czy co powinienem zrobić, aby mi wystarczało w życiu, tak? Abym ja w dobrej sytuacji się znajdowała, tak? Widzimy, że tutaj jest bardzo mocna koncentracja na finansach, tak? Przyziemne takie mocno sprawy, czyli opłacenie rachunków, być może właśnie, aby ustabilizować się i mieć wystarczająco na wydatki, na codzienne potrzeby, tak? Na rachunki i tak dalej. Bardzo mocno tutaj w tej chwili się na tym koncentrujecie, tak jakbyście wyszli ze swoich emocji i weszliście po prostu bardziej w tą materialną część. Tutaj się zadziewa, kochani, jakaś sprawiedliwość, ale widzimy, że jesteście czymś bardzo mocno przytłoczeni i trzeba tutaj zmienić perspektywę czegoś. Dokąd to idzie? Zobaczmy, co się zadziewa w najbliższej przyszłości. Mamy
No kochani, mamy ósemkę mieczy, tak? Czyli jest to strapienie, jest tutaj jakiś ból, jakieś takie poczucie, że jesteście w jakiejś takiej bańce, z której się nie możecie wydostać i wszystkie miecze są skierowane przeciwko Wam, tak? Coś tutaj się wydarzyło. Coś tutaj się wydarzyło i w tej chwili czujecie jakieś takie osaczenie, strapienie, tak? Lub ktoś inny, tak? Także bierzcie tutaj to, kochani, jak to do Was pasuje. Pamiętajcie też o tym, żeby zawsze sprawdzić właśnie, jaki znak macie w Słońcu, jaki w Księżycu, tak? Bo te rzeczy też są bardzo ważne, dlatego warto zawsze sobie obejrzeć obydwa znaki. Ja na przykład jestem ryba w Słońcu i w Księżycu jestem waga i zawsze muszę gdzieś tam dopasowywać to do siebie, bo wtedy widzę, wtedy dostaję tak jakby całokształt aktualnej sytuacji. Także też bierzcie to pod uwagę, kochani. Dobrze, zobaczmy sobie, jak odbiera Was na tą chwilę otoczenie, a tutaj sobie to później dalej rozstrzygniemy, o co tu chodzi. Jak odbiera Was na tą chwilę otoczenie? Widzimy, że tutaj w jakiś sposób ludzie widzą, że odpuszczacie gardę, tak? Że odpuszczacie takie blokady, bramy, te barykady, że gdzieś tutaj w jakiś sposób Wy staracie się być może złagodnieć, czy coś w tym stylu, otworzyć być może na działanie, na ludzi, na współpracę, na relacje. Jak Wy siebie postrzegacie w aktualnej sytuacji? Jak Wy postrzegacie swoją własną osobę? Jaka jest Wasza prawda? Wow. Mamy tutaj wieżę, kochani. Wieża i co tu nam wyszło? Dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów normalnie tu już idzie pod dom, rodzinę i otoczenie. Widzimy, że tutaj zachodzą ważne zmiany. Wy widzicie to, że zachodzą ważne zmiany, ogromne zmiany, bo wieża właśnie mówi o tym, że pewne struktury, które wcześniej dla Was były bazą do codzienności, do życia, do Waszych poglądów i tak dalej, one w tej chwili tak jakby runęły w jakiś sposób i Wy na nowo budujecie swoją nową rzeczywistość, tak? Dobrze, zobaczymy właśnie dom, rodzina, najbliższe otoczenie, jak to tu wygląda. Tutaj mamy dziesiątkę kielichów i co jeszcze w tej sytuacji mamy? Tak, widzimy, że abyście naprawdę mogli mieć tutaj ten szczęśliwy dom i rodzinę, należy tutaj wprowadzić pracę, współpracę na rzecz wszystkich, tak? Zamiast w jakiś sposób tutaj kontrolować cokolwiek, czy rywalizować, czy starać się coś po swojemu, to należy tutaj włożyć pracę w współpracę. Widzę tutaj energię koziorożca, ryb. Dobrze, zobaczmy, jakie są Wasze nadzieje i lęki. Nadzieje i lęki dla byczka. Widzimy, że tutaj Wasze nadzieje są na to, aby szybko ruszyć z miejsca. Jaki jest tutaj w tym wszystkim, tak, w sumie ta karta też może mówić troszeczkę o tym takim pochopnym ruchu, dokładnie, osąd. Bardzo możliwe, że Waszą nadzieją jest właśnie ruch naprzód, prawdopodobnie może załagodzenie czegoś, może w sprawach biznesowych lub w jakichś relacjach, tak, ale boicie się, że zostaniecie w jakiś sposób osądzeni, że zostaniecie w jakiś sposób być może wytykani palcami, że ktoś nie zaakceptuje, nie zrozumie waszych poglądów, tak? Czy tego, dokąd Wy zmierzacie. Widzimy tutaj taką dosyć mocno pochopną energię, także na pewno jedną z rad w tym miejscu będzie to, aby nic nie robić pochopnie, kochani, aby przeanalizować wszystko, aby przemyśleć. Być może czegoś tutaj jeszcze nie widać, być może czegoś tutaj jeszcze nie ma, tak? I musicie przede wszystkim skupić się na pracy nad wartością siebie samego. Nie zastanawiać się nad tym właśnie też, kto, co, jak, tak? Wy, jeżeli Wy czujecie się fair wobec siebie, to jest najważniejsze. Wy musicie czuć się ok wobec właśnie Dzień Sądu Ostatecznego, tak? Tak jak tutaj widzimy, ta karta nam to pokazuje. Wasze nadzieje i lęki też mogą o tym mówić, że w tej chwili staracie się zbalansować, zharmonizować pewne rzeczy w Waszym życiu tak, aby działało to faktycznie tak, jak należy, aby przygotować się na ten Dzień Sądu Ostatecznego, aby nie mieć nic na sumieniu, aby nic ze sobą nie dźwigać, tak? Dokąd to idzie? Zobaczmy. Jaki jest prawdopodobny wynik w aktualnej sytuacji, w której się znajdujecie? Mamy jedno. Król denarów, tak, to może być panna, byk,
oraz trójka buław, tak. Czyli tutaj widzimy, że w jakiś sposób pokaże się coś na Waszej drodze, coś, jakiś ruch naprzód. Bardzo możliwe, to może też mówić o na przykład o przeprowadzce, o wyjeździe. Może to też mówić, że z kimś to się zadzieje, tak? Mamy tutaj króla denarów, czyli tak jakby i tutaj mamy królową denarów, czyli jest ta para, tak? Czyli jest w aktualnej energii i w przyszłości, czyli bardzo możliwe, że też w energii przyszłości ktoś się pojawi na Waszej drodze. Jeżeli tutaj są jakieś single, kochani, to może też o tym mówić, że ten Wasz wymarzony statek, na który czekacie, ten Wasz wymarzony, ta Wasza wymarzona para, że tutaj do Was zmierza, tak? Że tutaj będzie jakieś połączenie, że tutaj będzie jakieś zrozumienie. Cokolwiek by to nie znaczyło, tak? Dla Was. Tutaj może też mówić o właśnie jakimś, być może pojednaniu. Może to mówić też właśnie, tak jak mówię, o jakimś nowym horyzoncie, o jakichś nowych możliwościach. Być może ktoś tutaj wpadnie na jakąś ideę, aby ruszyć z miejsca, tak? Tutaj ta trójka buław jest właśnie o czymś takim wyczekiwanym przez Was. Ale wiedzcie o tym, że to wszystko zadziewa się w odpowiednim momencie. Tutaj w grę wchodzi, kochani, wszechświat, tak? Czyli to jest wszystko zorganizowane przez cały nasz ten uniwers, wszechświat. Tutaj zamyka się pewien cykl, kochani, tak? Wszystkie puzzle schodzą się w całość i powstaje ten pełen obraz tego, co wcześniej dla Was było niezrozumiane, niewyjaśnione, dlaczego pewne rzeczy w jakiś sposób się zadziały, dlaczego pewne rzeczy... Tutaj, kochani, jest jakiś cykl. To też może mówić o domknięciu jakiegoś cyklu karmicznego. Tak jak wcześniej już tutaj też wspomniałam, że tutaj coś może być w związku właśnie z karmą, tak? Dobrze, zobaczmy sobie dalej, spróbujemy to troszeczkę rozkręcić, rozwinąć, zajrzeć głębiej, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Jeśli cokolwiek tutaj z Wami jak do tej pory rezonowało, kochani, no to klikajcie w lajka, dajcie znać, czy coś tutaj z Wami rezonuje. Tutaj ta królowa denarów, kochani, gdzieś tutaj odlatujecie nam, odlatujecie. Widzimy, że chcecie ruszyć z miejsca, w którym jesteście. Dosyć po prostu stania w miejscu, tak? Tutaj jest jakiś taki już wyczerpanie, zużycie. Tak, widzimy, że tutaj w przyszłości w jakiś sposób, tak, w niedalekiej przeszłości zostały pozostawione jakieś granice. Bardzo możliwe, że tutaj nawet jeżeli chodzi o jakieś media społecznościowe, było ktoś kogoś zablokował, ktoś tutaj się od kogoś odsunął. Mamy pustelnika, który mówi właśnie o takim usunięciu się na bok. Bardzo możliwe, że ktoś tutaj przede wszystkim skoncentrował się właśnie na sobie, na swoich finansach, tak, na stabilności, tak. Przede wszystkim tak jakby na rozstrzygnięciu, dlaczego pewne rzeczy się zadziały w życiu, tak? O tym nam mówi pustelnik, odsunięcie się i tak jakby ktoś próbował znaleźć właśnie rozwiązanie, to światełko w tunelu, tak? Dlaczego pewne rzeczy się zadziały, zrozumienie też na pewne rzeczy, tak? Aktualna energia. Zobaczcie, widzicie, mamy tutaj, kochani, nowy początek, nowy start, tak? To jest odcięcie się od czegoś, co było, tak? Odcięcie, zamknięcie pewnego etapu, o tym nam mówi król mieczy. Chodzi tutaj przede wszystkim, kochani, o równowagę. Nie było tutaj równowagi. Ktoś tutaj dużo dawał, 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 dawał. Ktoś inny po prostu brał, nie widząc po prostu w tym wszystkim tego, że no, należy się też coś w zamian, tak? I tutaj następuje jakieś zamknięcie czegoś. Nowy początek. Widzimy, że to jest właśnie ta zmiana perspektywy, kochani, do czego ma to dążyć. O czym nam mówi w energii przyszłości tutaj ta ósemka mieczy? Wow, kochani, klarowność idzie do Was. Idzie do Was jasność i klarowność i zrozumienie, jakkolwiek bolesne ono by nie było. W każdym bądź razie idzie do Was odpowiedź na pytanie, tak? Może to też mówić o tym, że nareszcie dostajecie się do miejsca, o którym zawsze marzyliście, o którym pragnęliście. Pragnęliście się znaleźć w jakimś miejscu. Wybaczcie, bo mi spadły dwie karty. Będę hałasować. I tutaj nagle się okazuje, że w jakiś sposób czujecie zblokowanie. Że jest tutaj jakaś rywalizacja. Że jest tutaj jakieś takie, nie wiem, porównywanie się. Być może poczucie, że jednak nie jesteście w miejscu, do którego zmierzaliście, tak? Że gdzieś tutaj może ktoś zbyt mocno koncentrował się na różnych rzeczach, na różnych wyborach, tak? Zbyt mocno żonglował.
To są te karty, które nam uciekły od stołu, tak? Po które musiałam się tu schylić. Czyli coś, czego prawdopodobnie może nie chcecie zobaczyć, nie chcecie dostrzec, tak? Czyli coś, co odrzucacie. Dlatego to no, wypadło mi poza biurko, poza mój cały, poza moją przestrzeń. Bo to mogą być rzeczy, które staracie się odrzucić, ich nie dostrzec, nie zauważyć. To są ważne rzeczy, kochani. Tutaj prawdopodobnie skupialiście się, lub ktoś, tak, osoba, z którą macie do czynienia, ktoś tutaj się skupiał na zbyt wielu wyborach, tak, żonglował tutaj, tak, a może się zajmę tym, może się zajmę tamtym, a może, to może też mówić o ludziach, tak, a może zajmę się tą osobą, a może zajmę się tą osobą, a może tamtą. I nie dostrzegając tak naprawdę, co te wszystkie osoby na przykład mogły w sobie mieć, tak? Być może ktoś tutaj zdecydował się na niewiadomą, tak? Tutaj widzimy taka niewiadoma pod przykryciem, nie wiadomo, co tam jest pod spodem, tak? I ktoś się zdecydował na tą niewiadomą i nagle się okazuje, że to był zły wybór, tak? Że tutaj w jakiś sposób czuje się oszukany, przegrany, czuje, że ktoś go wykorzystał, okłamał, że gdzieś tutaj za czyimiś plecami zadziały się pewne rzeczy, dużo rzeczy. Tutaj bardzo dużo rzeczy się zadziało za plecami właśnie. Ktoś nawet być może ukrywał te wszystkie wybory. Zobaczcie, że my mamy tutaj dwie siódemeczki, 7-7. To może mówić o 7 osobach również, tak? Że ktoś tutaj się koncentrował na 7 różnych wyborach lub być może nie pozwolił sobie na zamknięcie jakichś różnych etapów, przez co nie mógł się skoncentrować na jednym konkretnym, tak? To może mówić o wielu różnych sytuacjach, kochani. Pamiętajcie, że to jest czytanie generalne, także tutaj mogą różne wiadomości trafiać do różnych osób. O czym nam to mówi jeszcze? Tak, zdecydowanie, kochani, to mówi o tym właśnie żonglowaniu. Tak jak wspomniałam, wypadła nam trójka kielichów, tak? Trójka kielichów, czyli to jest właśnie takie, wiecie, party, zabawa, imprezowanie, świętowanie, nie zastanawianie się tak jakby na dłuższą metę, co to przyniesie, tak? Dokąd to idzie i czy faktycznie skupiamy się na tym, na czym powinniśmy się skupiać, czy skupiamy się faktycznie na naszych priorytetach, na tym, co jest najważniejsze, czy wkładamy pracę w to, w co się powinno włożyć tą pracę, tak? Czy pracujemy nad udoskonalaniem siebie, nad udoskonalaniem naszych relacji, naszych związków, naszego biznesu, tak? Czymkolwiek byście się nie zajmowali, tak? Idzie tutaj, kochani, do Was coś jeszcze. Jakaś oferta, widzimy, lub Wy chcecie wyjść z jakąś ofertą do kogoś, tak? Widzimy też, że ktoś tutaj postanawia odpuścić coś. Jest tutaj mowa o przeprowadzce, zmianie miejsca zamieszkania, zmianie być może pracy, otoczenia, ludzi, może jakiegoś takiego, jakiejś grupy ludzi, tak? Widzimy, że tutaj są zmiany. Ktoś postanawia po prostu pozostawić to, co wydaje mu się, że nie jest wystarczająco odpowiednie dla niego. Tutaj było dużo strapienia, prawdopodobnie w jakiejś relacji, tak? Z drugą osobą. Widzimy, że ktoś poczuł się naprawdę taki totalnie bez wyjścia, strapiony, związane oczy, związane ręce, miecze wszędzie dookoła, tak, porozrzucane, powbijane. Osoba czuje się totalnie strapiona i bez wyjścia w jakiejś konkretnej relacji, tak? O czym nam jeszcze to mówi, kochani? Tak, i tutaj jest to odcięcie, widzicie? Nawet można to zobaczyć na jego twarzy. Ta twarz zaczerwieniona ze złości, tak? Tutaj jest po prostu takie odcięcie, zrozumienie, gdzie tutaj są moje zasady, gdzie tutaj jest moje życie, gdzie tutaj jest to, czego ja pragnę, to, czego ja chcę, dlaczego ja muszę ciągle ulegać, dlaczego ja muszę ciągle iść na czyjeś, dlaczego musi być ciągle przeciwko mnie, tak? Tutaj widać, że ktoś postanawia naprawdę odciąć się od tego. Ktoś, to może mówić o zablokowaniu, o odcięciu totalnym, tak? Totalnej znajomości, relacji, tak? To były bardzo możliwe, że była tutaj wymiana jakichś wiadomości, zanim to się wydarzyło, tak? Lub być może po tym, tak? To były szybkie decyzje. Ktoś po prostu nie wytrzymał już tego naporu, tak? Postanowił się odciąć od tego i pójść w stronę budowania stabilności finansowej, tak? Postanowił po prostu zadbać o siebie, o swój dom, aby mieć dla siebie wystarczająco oraz dla innych, tak? Przestać skupiać się po prostu na tym, co niepotrzebne. Widzimy tutaj też, tak, kochani, tutaj może być mowa też o tym, że ktoś w jakiś sposób próbował tutaj się
trochę bawić magią, może jakieś czary, mary, magia, może ktoś próbował rzucać tutaj na kogoś jakieś zaklęcia, klątwy, ktoś tutaj był na kogoś bardzo zły i tutaj w jakiś sposób próbował szkodzić komuś. Kochani, nie bawcie się nigdy w takie rzeczy. Nie daj, Panie Boże, żeby Wam przyszło do głowy bawić się w jakieś złe rzeczy, żeby komuś coś źle życzyć, żeby na kogoś jakieś złe czary, uroki rzucać. Pamiętajcie, że takie rzeczy zawsze wracają, dziesięciokroć. Zawsze wraca to do Was. Także nigdy nie pozwólcie sobie na to. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś Wam coś takiego również robił, tak, widzimy tutaj jakieś inicjały B i J, mogą dla kogoś, mogą z kimś rezonować, więc jeżeli ktoś nawet w Waszym kierunku coś takiego robił, kochani, to pamiętajcie o tym, że to wraca do tej osoby. Wraca zawsze. Magik, widzicie? Nieskończoność. O tym nam to mówi. To jest wszechświat. Tak działa wszechświat. Tak działa ten cały uniwers, działa tak, w taki sposób właśnie karma, co dajecie, co siejecie, to do Was wraca. Tak, te ziarna, które zasiejecie, pamiętajcie o tym, że one później w taki sposób, jak Wy je będziecie karmić, to, na czym Wy się będziecie skupiać, jeżeli skupiacie się na negatywnych myślach, jeżeli życzycie komuś źle, jeżeli ktoś Wam życzy źle, jeżeli jest tutaj porównywanie, rywalizacja, cokolwiek, to wszystko wraca. To są manifestacje, magik. Zobaczcie, wyszło nam dwie karty, które mówią o najsilniejszych manifestacjach, które mówią o karmie, które mówią o nieskończoności, tak? Także tutaj widzimy, że no jest mocna praca nad tym z czyjejś strony. Ktoś tutaj mocno pracuje właśnie nad usiemieniem się, nad ochroną swojej energii, tak? Tak, pięknie. Ktoś stąpa stabilnie po ziemi, przestaje się kurczowo trzymać tego po prostu, co odcięcie, widzicie? Odcina się od przeszłości. Od tego, co było po prostu takie prawdopodobnie niestabilne, co trzeba było trzymać to rękami i nogami, bo widzieliśmy, że jak tylko na chwilę to upuścimy, to pch, odleci, nie? Także tutaj jest odcięcie się od czegoś. Ktoś tutaj konkretnie się odcina. Przychodzi sprawiedliwość, kochani. Ta upragniona sprawiedliwość dla kogokolwiek by tu nie było, tak? Idzie tutaj sprawiedliwość. Co jeszcze odnośnie? Patrz. Marzenia. Marzenia. Kogoś marzenia się spełnią, tak? Czyjeś marzenia się spełnią? Czyjeś pragnienia zostaną tutaj spełnione? Widzimy tutaj wyrównanie, tak jakby szala się wyrównuje. Dostatek, spełnienie, radość, kochani, no coś pięknego po prostu. Cudowna energia. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie dalej. Bo tak można w nieskończoność to rozstrzygać. Zobaczmy sobie, jakie są dla Was najważniejsze wskazówki i porady. Momencik, momencik, bo tutaj mały bałaganik zrobiłam. Coś mi tutaj jeszcze... czuję, że coś jest niedopowiedziane, ale myślę, że to wyjdzie w trakcie. Zobaczmy sobie szepty Waszej duszy. Co Wam podpowiadają szepty Waszej duszy? Co w tej chwili jest dla Was najważniejsze? No, kochani, co możecie tutaj zostawić, spalić, pozostawić za sobą? Te wszystkie kłamstwa, ból, wstyd, krytykę, te wszystkie obrazy, które przewijają się przez Twoją głowę i przypominają Ci o tym, co zrobiłeś źle. Twój dowód na to, że nie byłeś wystarczający w danym momencie. Odpuść to. Musisz przebaczyć sobie, przebaczyć danej sytuacji, przebaczyć wszystkiemu temu, co się zadziało wokół Ciebie. Twoja dusza Ciebie wzywa. Już czas na to, żeby się odrodzić, żeby wrócić do żywych. Wiedz o tym, że jesteś jak Feniks odradzający się z popiołów. Nie możesz trzymać się dłużej swojej przeszłości. Wiedz o tym, że jesteś wolny i możesz roztworzyć swoje skrzydła i ich użyć po prostu. Dokonaj wyboru, aby nie pozostawać w swojej przeszłości. Pamiętaj o tym, że Twoja przeszłość Cię nie definiuje. Postaraj się może dzisiaj wziąć notes, kochani. Wziąć po prostu długopis i postarać się zaplanować swój kolejny rozdział. Jak by wyglądał Twój kolejny rozdział w najpiękniejszej oprawie, jak tylko moglibyście sobie to w najpiękniejszy sposób wymarzyć. Jak on mógłby wyglądać? Postarajcie się po prostu
od tej pory skupiać na tym, co może do Waszego życia przyjść. W przyszłości nie zmienicie, tak? Możecie zmienić tylko i wyłącznie to, w jaki sposób postrzegacie swoją przeszłość. Ale akt, który się wydarzył, nie da się zmienić, tak? Także możecie jedyne co, możemy zmienić tylko to, co dzieje się w tej chwili. Możemy zmienić swoją przyszłość. Także postarajcie się zacząć na tym właśnie koncentrować. Co można zrobić, aby zmienić to, co do Was idzie? Jak możesz być dla siebie samego bardziej delikatny, wrażliwy? Jak możesz sobie okazać troszeczkę więcej czułości i wrażliwości? Kiedy się rozwijamy, kiedy wzrastamy, wiele lekcji doświadczamy, tak? I wiele bólu doświadczamy. Dostrzegamy pewne wady, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, które mogą nas czasami w pewien sposób złamać. Mogą złamać nam nawet serce. Dostrzegamy pewne toksyczne relacje, przyzwyczajenia, pewne poczucie chęci kontroli, tak? I tutaj jest dla Was takie nawołanie, żebyście skupili się przede wszystkim w tej chwili na miłości. Żebyście wyszli po prostu z miłości. Miłość do siebie samego jest najlepszą medycyną do tego, aby uleczyć złamane serce. Także skoncentruj się w tej chwili na sobie, czego Ty potrzebujesz. Nie koncentruj się na innych ludziach. Nie patrz na to, co mogą dać Ci inni ludzie i w jaki sposób mogą zaspokoić Twoje potrzeby inni ludzie. Skup się w tej chwili na sobie, co Ty możesz zrobić dla siebie, żeby poczuć się pełnym, żeby poczuć się kochanym, żeby poczuć się, że jesteś tam, gdzie zawsze pragnąłeś się znaleźć, tak? Postaraj się spojrzeć na siebie po prostu przez taki filtr miłości. Moment, w którym w tej chwili się znajdujesz, jest momentem, do którego dążyłeś całe życie. Także postaraj się uwolnić od tej wewnętrznej krytyki. Postaraj się całe swoje wnętrze wypełnić tylko i wyłącznie miłością oraz prawdą. Wiedz o tym, że prawda Cię wyzwoli. Wiedz o tym, że nigdy nie jesteś sam. Jesteś kochany, jesteś wspierany i przynależysz wszędzie tam, gdzie zechcesz przynależeć. Wyjdź z poczucia właśnie takiej kontroli, z poczucia, że musisz gdzieś, nie wiem, komuś w jakiś sposób zaimponować, że musisz coś zrobić, żeby ktoś Cię docenił, tak? Postaraj się przede wszystkim skupić na sobie. Jakie masz tutaj wierzenia odnośnie pieniędzy? I czy to w tej chwili nie stoi na drodze do szczęścia w Twoim życiu? Jak wygląda Twoja relacja z pieniędzmi i czy nie wpływa w tej chwili negatywnie na Twoje życie i na Twoje finanse? Czy wierzysz w to, że jesteś wartościowy tego, aby mieć wystarczająco w swoim życiu pieniędzy, tak? Czy wierzysz w to, że jesteś w stanie mieć pieniądze, utrzymać pieniądze, tak? Czy wierzysz w to, że możesz zarabiać pieniądze? Czy ufasz pieniądzom i czy pieniądze ufają Tobie, tak? Wiedzcie o tym, że to wszystko wychodzi z Waszej głowy. To, w co wierzycie, kochani, to manifestujecie do swojego życia. Wiedzcie o tym, że pieniądze to nic innego jak energia, którą przyciągamy, która płynie, tak? Jeżeli czujesz się wystarczająco wartościowy, to jest wszystko w Waszej głowie, tak? Tutaj są jakieś wierzenia. Bardzo możliwe, że wierzenia, które zostały Wam wpojone jeszcze dawno, dawno temu, jeżeli chodzi właśnie o finanse, o Waszą wartość siebie. I tutaj należy w tej chwili tak jakby niektóre z tych... Oho, muszka nam tu przyleciała, bzyczeć. Tak, tutaj należy, kochani, niektóre z tych wierzeń tak jakby upgrade zrobić mały. Jakby troszeczkę się im przyjrzeć, popracować nad nimi, tak? Zobaczyć, gdzie tutaj... Możecie zmienić swoje wierzenia, może myślicie, że pieniądze są złe, że ludzie się zmieniają pod wpływem pieniędzy, może myślicie, że pieniądze w jakikolwiek sposób źle wpływają. Wiecie, jest dużo różnych takich nawet powiedzeń, które mogą za Wami iść przez całe życie, tak? Może o właśnie chciwości, może o dostatku, o niedostatku, tak? Tutaj, kochani, bardzo możliwe, że macie jakieś takie programy w sobie i te programy należy zmienić. Postaraj się przede wszystkim skupić na tym, dlaczego pieniądze są ważne w Twoim życiu, co pieniądze dobrego wnoszą do Twojego życia, jak mógłby wyglądać następny rozdział w Twoim życiu, gdybyś miał czy miała wystarczająco tych pieniędzy, tak?
Postaraj tutaj skupić się przede wszystkim na tym, dokąd dążysz, dokąd idziesz, czego pragniesz, a nie na tym braku, tak? Czego nie ma. Jakie zdrowe granice należy tutaj wprowadzić czy wzmocnić w swoich relacjach? Tutaj ta muszka próbuje odwrócić moją uwagę. Bardzo możliwe, że w tej chwili w Waszym życiu też jest dużo właśnie jakiegoś takiego rozproszenia. Może nie możecie się skoncentrować na konkretnych rzeczach, na których powinniście, na Waszych priorytetach. Bardzo możliwe, że z różnych stron, tu, tam, siam, dostajecie cały czas jakieś takie, wiecie, coś pociąga za Wasze struny i cały czas Was w jakiś sposób rozstraja. Także postarajcie się tak jakby odseparować troszeczkę swoją energię od innych, od tego, co Was otacza, po to, aby samemu zobaczyć właśnie klarowną jasność. Nie idźcie do innych o poradę. Postarajcie się w tej chwili skupić przede wszystkim na tym, co jest w Was, na Waszej prawdzie. Nie pytajcie innych, bo inni nigdy nie będą wiedzieli, jaka jest prawda, jeżeli nie poznają całej prawdy. Jeżeli tyczy się to na przykład dwóch różnych stron, nie dowiedzą się nigdy, jaka jest prawda, jeżeli nie poznają prawdy dwóch stron, tak? Pamiętajcie, że prawdy są zawsze trzy. Prawda jednej strony, prawda drugiej strony i prawdziwa prawda. Także fakt jest też taki, że to, co uważasz za swoją prawdę, jest Twoją prawdą. Jeżeli wierzysz w coś, że coś jest złe, no to ono jest złe. Jeżeli wierzysz w coś, że coś jest dobre, no to ono jest dobre. I taka jest Twoja prawda. Także nie próbuj też się tutaj nigdy z nikim przekomarzać, czy Twoja prawda jest prawdziwsza od czyjejś prawdy, no bo to nigdy nie wygrasz w ten sposób, tak? Możesz tylko tak naprawdę zepsuć swoje relacje w ten sposób, tak? Postaraj się przede wszystkim przestać koncentrować na tym, co u innych, tak? Skoncentruj się na sobie. Wiedz o tym, że jeżeli jesteś empatą, tak, to możesz nadal wspierać innych dobrą myślą, dobrym duchem, modlitwą, tak, ale nie musisz angażować się w ich życie. Pamiętaj o tym, że nie musisz nikogo naprawiać, tak samo jak i oni nie muszą naprawiać Ciebie. Nikt tutaj nie bierze odpowiedzialności za nikogo. Jeśli jesteś na tym kanale, jesteś dorosłą osobą powyżej 18 roku życia, bierzesz życie w swoje ręce, wiesz o tym, że odpowiadasz za siebie i nikt inny nie odpowiada za Ciebie. Także jeżeli w Twoim życiu coś się nie układa po Twojej myśli, to należy tutaj coś zmienić, tak? Należy zmienić albo myślenie, podejście, albo wprowadzić pewne akcje, aby coś zmienić, tak? Postaraj się przede wszystkim wyjść z takiego przekonania, że masz już wszystko, czego potrzebujesz w sobie. Tak samo jak i te osoby, które są w Twoim otoczeniu, czy których dotyczy dana sytuacja. Wiedz o tym, że jesteś wartościowy i jesteś wart wszystkich swoich potrzeb. Ustal zdrowe granice w swoich relacjach, bazując się na tym, czego naprawdę potrzebujesz i co współgra z Tobą i z Twoją prawdą. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie, jakie tutaj jest najważniejsze przesłanie jeszcze dla naszego byczka. Ile my tu mamy? Już mamy ponad 30 minut, także będziemy się tutaj troszeczkę streszczać. A więc mamy ciężar świata, granice, odpuść, to nie Twoje brzemię. Przestań się koncentrować na rzeczach, które się Ciebie nie dotyczą. Przestań koncentrować się na rzeczach, być może na życiu, na relacjach innych ludzi, które Ciebie nie dotyczą. Nie moja, lecz Twoja wola, mikrozarządzanie wszechświatem, tak? Także masz tutaj w sobie ogromną siłę. Jest jakaś sytuacja, którą stworzyłaś i masz moc w sobie, aby to opanować, tak? Jest w Tobie jakieś rozbicie, poczucie, że nie stąpasz stabilnie po ziemi. Czujesz, jakbyś w jakiś sposób być może już upadł, czy upadła na samo dno. Pamiętaj o tym, że właśnie w takim miejscu zadziewa się ta cała magia. Nie pozwól, żeby ciężar i głupota świata zmiażdżyły Twoją wrażliwą duszę. Zamiast tego otwórz się na to jeszcze szerzej. Otwórz całe swoje ciało, całe swoje życie po prostu na to, co do Ciebie idzie. Pamiętaj o tym, że diamenty powstają w wyniku ekstremalnego ciśnienia, takich różnych życiowych spraw, życiowych wyzwań, tak, zmagań. Także Ty w tej chwili właśnie jesteś szlifowany, tak? To właśnie w tych najmroczniejszych chwilach pielęgnujemy właściwą wiarę, a nasze światło rozpala się na nowo. Mam taką gęsią skórę, kochani, mam takie ciary, że normalnie szok. Także tutaj
wasi przewodnicy duchowi starają się wam w tej chwili naświetlić to, że miejsce, w którym się znajdujecie, to rozłamanie, to pęknięcie, w którym jesteście, ten ból, którego w tej chwili doświadczacie, on był wam potrzebny na to, aby się narodzić na nowo. To właśnie w tych najmroczniejszych chwilach rodzimy się na nowo. To tam się rozpala to nowe światło. To tam wytwarzają się te iskry z tego zgrzytu, kochani. Kiedy wszystko się wali, wtedy właśnie możemy pozwolić na taką alchemię, przemianę naszych ran w to, co może do nas przyjść. Musimy tutaj pozwolić na to, żeby ból, smutek i wszelkie straty, jakich doświadczyliście, aby was budowały, a nie niszczyły. Pozwól, żeby życie przemieniało właśnie twoje wszelkie tragedie i traumy w złoto, w dary, w lekcje życia, lekcje duszy. Otwórz się po prostu na możliwość bycia dosłownie rozłupanym, tak? Jak mamy na tym obrazku, takie rozbicie, rozłamanie, rozłupanie, szeroko otwartym. Wiedz o tym, że takie trudne czasy, one właśnie pomagają nam bardzo szybko wzrastać. W taki sposób, w jaki nie moglibyśmy nawet sobie wymarzyć. Nie jesteśmy w stanie wzrastać w taki sposób, kiedy jesteśmy w sferze komfortu, tak? No ale niestety, najpierw musimy zostać rozbici, tak? Czasem to potwornie boli, ale no, tak działa właśnie natura, tak działa wszechświat. W taki sposób właśnie doświadczasz tego, bez względu na to, czy na to pozwolisz, czy po prostu poddasz się temu, tak? Poddaj się temu procesowi. W taki właśnie sposób dostaje się światło do środka, kiedy zostajemy rozłamani, kiedy pękamy, kiedy trafiamy na samo dno, kiedy twoje serce zostaje złamane, wtedy tworzy się taka przestrzeń, którą w tym momencie może wypełnić właśnie nowa energia. Kiedy rozłamana zostaje twoja dusza, tworzy się przestrzeń, w którą może wejść łaska Ducha Świętego. Pozwól po prostu na to, żeby twoje nieszczęścia, twoje smutki, twój ból i wszelkie straty przemieniały cię coraz bardziej w prawdziwego ciebie, w tym, kim naprawdę jesteś, dokąd dążysz. Otwórz się na możliwość, że twoje tragedie i straty, smutek i cierpienie zdarzają się nie tobie, tylko dla ciebie. Po to, aby ciebie czegoś nauczyć, abyś zrozumiał, abyś się naprawił. Błogosław to, co cię złamało i to, co cię rozbiło, dlatego że świat potrzebuje, żebyś był otwarty. Poddaj się alchemii życia. Otwórz się po prostu na to, co przychodzi do twojego życia. Zrozum, kochani, zrozumieć tutaj należy. Dlaczego te lekcje się wydarzyły w waszym życiu? Dlaczego zostaliście rozbici? Dlaczego zostaliście rozłamani? Zacznijcie się tutaj zastanawiać już nad swoim pytaniem końcowym. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze drobne wskazóweczki. Jak zwykle tutaj z czasem lecimy jak petarda, ale ja nie potrafię, kochani, krótko. Nie potrafię krótko, ja muszę do celu. Zwięźle, zwięźle i na temat. Także dostrzegaj tylko miłość. Pamiętajcie, jeśli coś tu z wami rezonuje, klikajcie lajka, kochani, pokażcie mi serducho. Dostrzegaj tylko miłość. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki czy jakiekolwiek nieporozumienia. W każdym człowieku, a także w sobie, dostrzegaj tylko i wyłącznie miłość. Całkowite skupienie się na miłości, przenikającej wszystko, przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. To, czego w tej chwili wam właśnie potrzeba. Następnie mamy, kochani, dziecko. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Anioły mogą pomóc ci oczyścić i otworzyć twoje serce. A także zachęcić cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które ciebie potrzebują. Także zrozum sytuację, w której się w tej chwili znajdujesz. Poproś o pomoc. Poproś o pomoc swoje anioły. Poproś je o wsparcie. Poproś, aby w tej sytuacji ci pomogli, a oni natychmiast zaczną działać w twoim imieniu. Wiedz o tym, że podlegamy wielu prawom wszechświata. Jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala ci dokonywać własnych wyborów. Pamiętaj o tym, że anioły, Bóg, wszechświat, twoi przodkowie, oni czekają cierpliwie na twoją prośbę. Czekają, aby móc wypełnić to, aby móc stanąć w twoim imieniu, tak? W obronie twojego imienia.
Dobrze, zobaczmy, jakie tutaj są dla Ciebie wskazówki od bogiń. Święte miejsce. Stwórz własne sanktuarium modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, żeby nawiązać kontakt z Bogiem. Należy tutaj tak jakby odnowić więzy z Bogiem, odnowić relacje z Bogiem, z świętością. Zobaczcie, tutaj widzę, coś mi się tu świeci. Tak, odzyskać ten błysk, kochani, ale mam ciary, coś niesamowitego. Kawałek jakiegoś takiego jakby kamienia, jakby diamentu czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to będzie widać. Kawałek jakby szkiełka. Dziwnym trafem. Tutaj właśnie akurat na tą kartę trafiło. Święte miejsce. Także to może być dla Was jakaś wskazówka. To może być dla Was jakaś podpowiedź, jakiś... Święte miejsce, są tu kamienie, są kryształy, coś się świeci, jest tu złoto, jakiś promień, jakaś magia, tak? Stwórzcie swoje własne sanktuarium modlitwy. Miejsce, do którego możecie powracać, gdzie możecie odnaleźć swój spokój. Archanioł Rafał. No kochani, uzdrawianie. Pomaga Wam w tej chwili Archanioł Rafał właśnie leczyć siebie, w sytuacji, w której się znajdujecie, tak? Także jeżeli zmagacie się z jakimkolwiek bólem fizycznym czy emocjonalnym, zwróćcie się do Archanioła Rafała. Wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy, wyciszcie się, oddychajcie głęboko, połóżcie ręce na sercu i zwróćcie się o pomoc do Archanioła Michała. Wyobraźcie sobie takie zielone światło spływające na Was. I to zielone światło w swoich myślach. Postarajcie się umiejscowić w miejscu, w którym odczuwacie ból. Jeżeli jest to ból mentalny, kochani, to również możecie to umiejscowić na swojej głowie, tak? Psychika, aby na to wpłynęło, aby uzdrowić myśli, aby uzdrowić emocje, aby uzdrowić serce. Starajcie się skierować to zielone, szmaragdowe światło w miejsce tego bólu, tak? Wy sami wiecie, kiedy zamkniecie oczy i wyobrazicie sobie jakąś sytuację, która Was boli, z reguły czujemy w danym miejscu ból. W tym miejscu znajduje się Wasz ból. Ten ból należy uleczyć właśnie poprzez to szmaragdowe światło. Pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma w sobie tą moc. Każdy z nas. Naprawdę, jeżeli tylko w to uwierzycie, jeżeli poprosicie o pomoc, ta pomoc zostanie zesłana. Także poproście o pomoc Archanioła Rafała. Nauka i edukacja pomagają Ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się. Możesz liczyć na pomoc aniołów. Także w tej chwili jesteś w trakcie rozwoju, ważne lekcje życiowe doświadczasz, tak? Widzimy, że są jakieś nowe, bardzo możliwe, że jakieś nowe rzeczy w Twoim życiu, może jakieś nowe zainteresowania i otwierasz się na coś nowego w Twoim życiu. Wiedz o tym, że to, czym się w tej chwili zajmujesz, pomoże Ci osiągnąć właśnie Twój cel życiowy, tak? Miejsce, do którego zmierzasz. Ufaj i miej nadzieję, bo na horyzoncie pojawiło się coś nowego oraz pozytywnego. Chociaż Ty może jeszcze tego nie dostrzegasz, zaufaj, że zmierza w Twoim kierunku. Także miejcie w sobie tą wiarę, tak? Postarajcie się przede wszystkim zaufać, nic nie wymuszać, nic na siłę, kochani. Pozwól odejść temu, co było. Pozwól odejść temu, co toksyczne, co negatywne, temu, co Ci nie sprzyja, temu, co w jakiś sposób negatywnie na Ciebie wpływa, temu, co Ciebie osłabia. Pozwól odejść przeszłości. Pozwól odejść temu, co boli. No kochani, Archanioł Michał tutaj, wieczna miłość. I tutaj jest piękna modlitwa dla Was. Archaniele Michale, pomóż mi dostrzec całą miłość, która mnie otacza, tak, żebym mógł poczuć bezpieczne otrzymywanie, wyrażanie i dawanie miłości. Oraz już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Także tak, kochani, tutaj jest mowa o tym, aby zadbać o siebie, aby oczyścić swoje ciało, aby oczyścić swój organizm, aby odstawić wszelkiego rodzaju toksyczne używki. Alkohol, papierosy lub innego rodzaju, inne toksyczne używki, które moglibyście wprowadzać do swojego organizmu. Czy może to być również jakaś przetworzona, niezdrowa żywność. Postarajcie się napełnić swój organizm tym, co potrzebuje, tak? Tym, co go odżywia. Zdrowe jedzenie, zdrowe napoje,
witaminy, tak, suplementy, zdrowe myśli, tak. Skupiajcie się przede wszystkim na tym, co pozytywne. Postarajcie się również karmić swój umysł tym, co pozytywne, aby to, co pozytywne, mogło się zamanifestować w waszym życiu, tak. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tutaj ostatnie wskazówki i przechodzimy, kochani, za chwilkę do pytań i odpowiedzi. A więc siła kwiatów. Otacza się kwiatami i olejkami kwiatowymi, aby zwiększyć swoją uzdrowicielską moc. Bardzo możliwe, że różnego rodzaju zapachy mogą wpływać bardzo pozytywnie na Was, mogą koić właśnie Wasze zmysły, także aby się tutaj odprężyć, aby się zrelaksować, kochani, wprowadźcie więcej zapachów do Waszego otoczenia. Twoje życzenie zostanie spełnione. Wiedz o tym, że to, o co prosiłeś, spełni się, ale musisz być cierpliwy. To, o co prosisz, jest naprawdę blisko, ale cierpliwość jest wymagana, dlatego że najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których jeszcze nie wiesz. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że pytanie już jest. Przechodzimy do odpowiedzi. Jeśli pytania jeszcze nie ma, włączcie pauzę, gdy się pojawi, włączcie play, aby uzyskać swoją odpowiedź. Prosimy o 3 karty. Dobrze. No, kochani, mamy pierwsza karta, to jest nie z wykrzyknikiem. A więc zdecydowanie inne wyjście niż zakładane. Następnie mamy sytuacja się polepszy, także bardzo pozytywnie, dlatego też mamy odpowiedź nie. Widzicie, nadarzy się okazja. I teraz, kochani, sobie tutaj jeszcze wyciągniemy na każdą z tych kart po jednej runie, tak? I te runy mają za zadanie nam tak jakby rozwinąć szerzej, co to odpowiedź nam chce powiedzieć. No nie. Tutaj mamy pierwszą runę. Suelo. Następnie tutaj mamy kolejną Turiusas oraz, o, no kochani, w drugą stronę. Otala. Tak, a więc zaczniemy sobie od karty nie. I tutaj, kochani, mamy właśnie Suelo, tak? Czyli to mówi o słońcu przede wszystkim, o dostatku, o olśnieniu, o prawdzie i o wzroście. Bardzo możliwe, że wyjdzie tutaj jakaś prawda na jaw, coś ważnego i Wy wtedy zrozumiecie, dlaczego to, co na tą chwilę zakładaliście, nie było dla Was dobrym wyjściem, tak? Dlatego macie to nie z wykrzyknikiem. To jest ważna odpowiedź dla Was. Wy czegoś prawdopodobnie jeszcze nie widzicie, nie wiecie. Tak jak tutaj była mowa właśnie o tym, aby mieć tą cierpliwość, bo coś tutaj idzie. Wiedzcie o tym, że sytuacja się polepszy, kochani, tak? Naprawdę sytuacja się polepszy. Tutaj musicie mieć też cierpliwość, tak? Musicie zadbać przede wszystkim o siebie. Musicie postawić na siebie, odzyskać tą zaradność życiową. Wtedy sytuacja się polepszy, kiedy postawicie na siebie, kiedy zrozumiecie swoją potęgę, tak? Ale pamiętajcie o tym, że aby zrozumieć, aby zdobyć tą potęgę, musicie też postawić na siebie, na samych siebie, nie? Nie odkładając czegoś na bok, nie starając się czegoś pokolorować i powiedzieć, że jest inaczej niż Wam się wydaje, tak? Niestety czasami prawda jest bolesna, ale zawsze prowadzi w tym lepszym kierunku, kochani. Oraz ostatnia karta, która mówi, tu jest okazja, tak? I to mówi o tym, że będzie to dla Was dobra okazja. Przyniesie Wam to bezpieczeństwo, spokojny dom. Możecie tutaj wykorzystać może przy tym jakieś swoje wrodzone talenty, tak? To jest runa prawa i porządku, tak? Także wiedzcie o tym, że pojawi się jakaś okazja na Waszej drodze. Pojawi się ta okazja i ta okazja przyniesie Wam właśnie ten spokojny dom. Przyniesie Wam ten spokój, którego oczekujecie, tak? Bardzo możliwe, że mówi to właśnie o jakiejś takiej stabilności finansowej. Także wiedzcie o tym, że okazja, kochani, się pojawi, także bez strachu, bez stresu. Tutaj o coś prosicie, to się spełni, ale miejcie cierpliwość, bo tutaj pewne rzeczy jeszcze się muszą wydarzyć, kochani. Postarajcie się przede wszystkim w tej chwili skoncentrować, skupić się na sobie i zająć się przede wszystkim właśnie naprawianiem siebie, tak? Tym rozłamaniem, kochani. Wyjść po prostu na powierzchnię, otworzyć się, aby wpuścić do swojego życia coś nowego. Dobrze, kochani, jeśli jakieś wiadomości tutaj z Wami rezonowały, to bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, klikajcie w tego lajka, kochani, wtedy nasz kanał rośnie na mocy, tak? Jeśli nie subskrybowaliście, subskrybujcie, żeby mnie nie zgubić, żeby mnie ponownie odnaleźć. Komentujcie, co tutaj z Wami rezonowało, czy Wam się podobało, czy chcecie tego więcej.
co chcecie, jakieś może inne czytania, dajcie pomysły. Jeżeli macie coś konkretnego względem czego kolejne czytania robić, no to też dawajcie idee, kochani, tutaj w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Życzę Wam samych wspaniałości, samych cudowności. Naprawdę, moje słońca, kochane, niech spłynie na Was po prostu dostatek, niech spłynie na Was szczęście, radość, przebaczenie, miłość, wszystko to, czego potrzebujecie. Pozdrawiam, wysyłam ogromy miłości. Do usłyszenia następnym razem. Pa!